Siemano, dzisiaj będę miał dla Was trochę wskazówek, jak latać albo i nie latać dronem. Mam nadzieję, że skorzystają z nich osoby nie tylko, które są początkujące, ale takie, które już trochę czasu na lataniu dronami spędziły. Także do dzieła, oglądajcie. W wstępie zaznaczę, że moje tipy będą głównie bazowały na sprzęcie marki DJI, aczkolwiek można je pewnie bez problemu zastosować do dronów innej marki. W moim przypadku obecnie jest to DJI Mavic Air 2, wcześniej był to Pro 1 i w międzyczasie jeszcze Air 1. A kiedyś tam jeszcze wcześniej był to Phantom 3, z tym, że on był tak wielki, że po miesiącu się go zwyczajnie pozbyłem. Może to dla wielu zabrzmieć dosyć absurdalnie, ale przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby zabrać ze sobą kartę pamięci. Łatwo po zgrywaniu na przykład zdjęć wyjąć kartę z drona i zostawić ją po prostu w komputerze. O ile na przykład ten dron posiada jeszcze wbudowaną pamięć, chyba 8 GB, jeśli dobrze pamiętam, to zanim zabierzecie drona z domu, sprawdźcie, że siedzi w nim karta pamięci. Jakbyście się zastanawiali, czy dronem można wystartować z ręki lub też na ręce wylądować, to można owszem to zrobić. Ze startem też nie ma większych problemów. Jeśli nie macie jeszcze wprawy z dronem, polecam wybrać się na właśnie taką otwartą przestrzeń, gdzie nie ma żadnych ludzi, pojazdów czy czegokolwiek innego, czy też żadnych na przykład kabli i po prostu polatać, pomanewrować tym dronem, wyczerpać wszystkie baterie, po prostu bawić się, próbować nabrać trochę wprawy stałym sterowaniem, a dopiero później próbować nagrywać jakieś fajne filmy i też latać powiedzmy w bardziej ryzykownych miejscach. To, co bardzo polecam, to jeśli na przykład przez dłuższy czas nie lataliście dronem albo na przykład przeleciliście dosłownie kilka tysięcy kilometrów samolotem i będziecie używać drona w zupełnie innym miejscu, to warto odpalić drona na chwilę, wznieść go na kilka metrów i zobaczyć, czy wszystko będzie ok z kompasami i z żyroskopem, ponieważ często bywa tak, że są one rozkalibrowane albo w zależności od szerokości geograficznej, wysokości geograficznej, na przykład kompas może nie funkcjonować prawidłowo. Miałem takie problemy bardzo często z Maviciem Pro 1, że za każdym razem na przykład po locie do Tajlandii czy na Sri Lankę musiałem skalibrować kompas jak i IMU. Więc jest to dobra praktyka, żeby na przykład po dłuższym nieużytkowaniu drona lub też po jakiejś podróży po prostu sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Kolejna kwestia to posiadanie obserwatora. Kiedy na przykład lecimy w bok, przydaje się taka osoba. Zresztą my i tak cały czas skupiamy się tylko i wyłącznie na ekranie telefonu. Ponadto to, czego na przykład nie widać na ekranie, są to wszelkiego rodzaju przewody, które obserwator zauważy, a my niestety na ekranie telefonu możemy ich nie wyłapać. Zwłaszcza kiedy na przykład jesteśmy na otwartej przestrzeni, świeci mocne słońce i bardzo mało widzimy na ekranie telefonu. To, co może się zdarzyć przy lataniu, zwłaszcza na większych wysokościach, to komunikat o silnym wietrze, który wyświetla aplikacja. Zdarzyło mi się to kilka razy i szczerze mówiąc polecam zawsze, aby zejść przede wszystkim trochę niżej, ponieważ im niżej, tym siła wiatru powinna być niższa. Ponadto, jeśli już w miejscu, gdzie startujecie, macie bardzo silny wiatr, to polecałbym sprawdzić, czy możecie polecieć zarówno pod wiatr i z wiatrem bez problemu dronem, ponieważ raz miałem taką sytuację, że poleciałem bez problemu gdzieś dronem na kilometr
ode mnie i praktycznie nie byłem w stanie wrócić. Musiałem zejść naprawdę bardzo nisko nad samą ziemią praktycznie, aby móc powrócić do miejsca, skąd wystartowałem drona. Niektórzy zastanawiają się, czy dronem można latać w lekkim deszczu lub też przy sypiącym śniegu. Otóż latałem kilka razy w takich warunkach, nie ma większych problemów czy też przeciwwskazań. Czysto teoretycznie, jeśli dron nam za bardzo nie zmoknie, to nie powinno to stanowić dla niego żadnego problemu. Aczkolwiek nie biorę odpowiedzialności na siebie. Sam wielokrotnie latałem w takich warunkach, przy mrozie, przy śniegu, nawet mocniejszym. Nawet śniegu bym się trochę mniej obawiał niż deszczu, ponieważ ten może się dostać w różne dziwne miejsca w dronie, zwłaszcza jak latamy z większą prędkością. Zanim zabierzecie drona ze sobą w jakąkolwiek podróż, sprawdźcie lokalne przepisy. Są kraje, w których dronów niestety w ogóle nie można użytkować. Niektórzy są w ogóle tych zasad nieświadomi. W innych krajach trzeba z kolei się zarejestrować. Jest to naprawdę bardzo mocno zróżnicowane w zależności od kraju, gdzie chcemy takim dronem polatać, więc zawsze to warto sprawdzić przed wylotem. To, co zauważyłem w przypadku dron w DJI, to problemy z utrzymaniem idealnej wysokości w przypadku latania nad taflą wody. Nawet w przypadku bardzo gładkiej powierzchni jeziora bywało, że dron zlatywał na kilka metrów lub też schodził niżej, powiedzmy z 2 metrów na 5. Więc zalecałbym sporo ostrożność przy lataniu nad wodą, jest to bezproblemowe, ale warto być tego świadomym, że dron lubi sobie trochę podlecieć do góry lub trochę zniżyć swoją wysokość. To, na co na pewno bym zwrócił uwagę, to fale. I nie chodzi tutaj o możliwość utopienia drona, bo to jest kwestia oczywista, chodzi o kwestię bryzy, która jest słona i może doprowadzić w dłuższym czasie do korozji podzespołów drona. Jeśli utracicie połączenie z dronem, nie panikujcie, postarajcie się na przykład zmienić pozycję tak, aby umożliwić lepsze połączenie kontrolera z dronem, aby nic nie stało na przeszkodzie pomiędzy wami. Powinien on w większości przypadków odzyskać połączenie. To, co zwykle dzieje się w pierwszej kolejności, to utrata obrazu. Często jest tak, że siła połączenia jest niewystarczająca, aby móc przesyłać non-stop obraz. Tak więc to traci się zwykle w pierwszej kolejności. Dronem wciąż można sterować, więc warto jest na przykład kawałek wrócić, aby odzyskać wideo lub polecieć na przykład wyżej nad przeszkodę, jeżeli dron za takową się znajduje. Jeżeli nic nie pomaga, jeżeli straciliście obraz, straciliście połączenie, możecie spróbować na przykład wyłączyć aplikację, spróbować odpalić ją na nowo bez paniki. Jeśli to nie pomaga, możecie również spróbować wyłączyć kontroler i wyłączyć go ponownie. Dron sam z automatu, jeśli nic nie zmieniliście w ustawieniach, będzie wracał do miejsca, skąd wystartowaliście. W moim przypadku bardzo często pomagało zwykłe zrestartowanie aplikacji lub też zrestartowanie kontrolera. Kiedy odzyskał połączenie, często bywało tak, że dron już znajdował się w drodze z powrotem do mnie. Kolejną kwestią jest to, że latanie dronem może być stresujące. Zawsze istnieje ryzyko uszkodzenia, utraty drona, dlatego warto jest mieć jakiekolwiek ubezpieczenie. Może być to na przykład DJI Care lub też, jeśli wasz ubezpieczyciel na przykład oferuje taką opcję, warto drona ubezpieczyć od uszkodzenia, od utraty. Sprawdźcie, czy macie taką możliwość, ponieważ zdecydowanie odejmuje to stresu przy lataniu dronem. Zauważyć to, że te tak zwane inteligentne baterie po kilku dobrych dniach, nawet kiedy były naładowane na 100%, lubią się rozładowywać. Jest to celowy zabieg mający na celu oszczędzanie tych baterii, ponieważ one naładowane na 100% tracą swoją żywotność. Warto o tym pamiętać, ja dowiedziałem się o tym 2 tygodnie po tym, jak naładowałem baterię do 100%. Poszedłem latać dronem i okazało się, że naładowane są tylko mniej więcej w 50%. To, co na pewno warto się zaopatrzyć, to ładowarka samochodowa, która ładuje baterię mniej więcej w takim samym tempie jak taka standardowa. Przydaje się naprawdę mega w podróży. Bardzo dobrą praktyką jest po całym dniu latania dronem albo nawet po kilku odbytych lotach zrobienie backupu. Ludzie dzielą się na takich, co robią backup albo będą go robić i zdecydowanie lepiej jest być w tej pierwszej grupie. Szansa, że coś się stanie z naszym dronem mimo wszystkich czujników, które on posiada, mimo że technologia jest wciąż ulepszana, to szansa, że coś się z nim stanie, wciąż istnieje i ostatnie, czego byśmy chcieli, to utracenie ujęć, które udało nam się nagrać danego dnia. To, co wam bardzo polecam, to stronka, która nazywa się AirData. Jest to serwis, na który możecie wrzucić logi z waszego drona
i dokładnie sobie na komputerze przejrzeć całą historię waszych lotów, łącznie z całą trasą, jak tutaj widzicie, łącznie ze wszystkimi komunikatami, które pojawiły się podczas lotu. Również można sprawdzić, jaka była pogoda, akurat jak widzicie tutaj minus 8 prawie stopni. To co jest również mega fajne, to można odtworzyć tutaj dokładnie cały lot, jak on przebiegał, jak wyglądał, łącznie ze wszystkimi komunikatami. Również podana jest wysokość, na której dron się znajdował, prędkość, jak i również stopień naładowania baterii i dokładnie cały przebieg lotu. Po prawej stronie nawet pokazane jest, jak ruszałem joystickami podczas tego konkretnie lotu. Z dodatkowych ciekawych informacji jest na przykład również temperatura baterii. Od samego momentu startu miały wtedy 5 stopni, pod koniec lotu 26 stopni. Mnóstwo ciekawych informacji, warto się tym pobawić. Zwłaszcza jeżeli pojawią się na przykład u was jakiekolwiek problemy podczas lotu. Jeżeli kiedykolwiek będziecie planować startować na przykład z łodzi lub też z pontonu, tak jak ja zrobiłem to w przypadku tego filmu, to pamiętajcie o tym, że dron według GPS-u ustawi miejsce startu dokładnie tam, gdzie się aktualnie znajdowaliście. I dlatego na przykład jeżeli dron utraci połączenie z kontrolerem, to wtedy będzie próbował wylądować dokładnie w miejscu, skąd go wystartowaliście, czyli prawdopodobnie zanurkować. Dlatego w miarę możliwości starajcie się startować raczej z lądu. Później oczywiście możecie latać nad wodą, nad łódką, nie ma z tym żadnego problemu, ale warto o tym pamiętać. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z lataniem dronem, z nagrywaniem filmów, nie tylko dronem, ale też również aparatem, to śmiało piszcie w komentarzu. Ponadto polecam subskrybowanie tego kanału, ponieważ w najbliższym czasie będzie pojawiało się naprawdę mnóstwo materiałów związanych z filmowaniem. Następny odcinek, dokładnie za tydzień, opowiem o tym, jak dobrać ustawienia drona tak, aby uzyskać tak zwany filmowy look waszych ujęć. Wrzucę sporo wskazówek na ten temat. Także zostańcie ze mną i do zobaczenia za tydzień.